Kordian Juliusza Słowackiego był lekturą czytaną podczas Narodowego Czytania 2024 w Śmiglu, czytano razem na rynku. Akcja Narodowego Czytania została zainicjowana w 2012 roku wspólną lekturą pana Tadeusza Adama Mickiewicza, w 2013 roku były to teksty Aleksandra Fredry, a rok później trylogia Henryka Sienkiewicza, w 2015 roku lekturą była lalka Bolesława Prusa, rok później Kłowadis Henryka Sienkiewicza, a w 2017 roku wesele Stanisława Wyspiańskiego. 2018 rok to przedwiośnie Stefana Żeromskiego. W 2019 roku lekturą narodowego czytania były nowele polskie Osiem tytułów wybrała para prezydencka z ponad 100 propozycji przesłanych do Kancelarii Prezydenta. Lekturą Narodowego Czytania 2020 była balladyna Juliusza Słowackiego, rok później Moralność Pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej, a w roku 2022 w roku Romantyzmu Polskiego Narodowe Czytanie Ballad i Romansów Adama Mickiewicza. W 2023 roku wspólnie czytano Nadniemnem Elizy Orzeszkowej.